Witam Państwa ponownie. To normalne, że dzieci pytają dlaczego. Jednak pod względem dociekliwości swoich pytań bohater naszej dzisiejszej historii przebijał je wszystkie. Nic dziwnego, że postanowił zostać prawnikiem. Wszystko miał w życiu poukładane, dopóki nie spotkał adwokata najlepszego z najlepszych i ten nie postawił mu kilku ważnych pytań, na które nie znalazł odpowiedzi. I właśnie wtedy jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Mamo, próbowałaś jeszcze raz rozmawiać z tatą o mojej bar micwie? Nie zmienił zdania, Craig. Uważa, że trudno byłoby to załatwić, no i sporo by to kosztowało. To nieprawda. Każdy żydowski chłopak, którego znam, ma swoją bar micwę, kiedy kończy 13 lat. Co ty powiesz? Jakoś w szkole hebrajskiej wcale ci się nie podobało. No ale chodziłem. I nauczyłem się wystarczająco dużo, żeby wiedzieć, że bar micwa to wielkie wydarzenie. Taki rytuał przejścia, który identyfikuje nas jako Żydów i odróżnia od reszty świata. Craig, jedyne co robiłeś w tej szkole, to spierałeś się z rabinem. Nigdy nie interesowałeś się religią. I co z tego? To nie ma związku z religią ani z tym, w co wierzę. Chodzi o to, że urodziłem się jako Żyd i chcę przestrzegać naszych zwyczajów. Cóż, no, cieszę się, że tak się tym przejmujesz, ale my przecież już nawet nie chodzimy do synagogi. Chcę mieć bar micwę. To jest dla mnie ważne, mamo. Nie zostało wiele czasu. Za kilka miesięcy będę miał 13 lat. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Bezdomni są zwykle bezradni. Często padają ofiarą napadów i różnego rodzaju przemocy, przed którą nie są w stanie sami się obronić. Między innymi dlatego drzwi Pacific Garden Mission otwarte są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Tak, by każdy potrzebujący w każdej chwili mógł znaleźć za nimi schronienie. Dzięki ludziom dobrej woli wspierającym nas finansowo, możemy zapewnić naszym gościom nie tylko bezpieczny nocleg, ale też kąpiel, pożywne posiłki i czyste ubrania, a nawet pomoc medyczną i dentystyczną w misyjnym ambulatorium, z czego codziennie korzysta za darmo kilkaset mężczyzn, kobiet i dzieci. Co jednak najważniejsze, bezdomni poznają tu dobrą nowinę o Bożej miłości i przebaczeniu, która jako jedyna może naprawdę zmienić ich życie. I o takich właśnie przemianach opowiadają nasze słuchowiska. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 3071 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da wam do myślenia. Pani Hartman, wiem jak ważna jest dla Craiga bar micwa, ale mamy za mało czasu, nie zdąży się przygotować. Przygotować do czego? Będzie musiał przeczytać fragment pisma po hebrajsku. Obawiam się, że sobie nie poradzi. Owszem, jest bardzo chętny, ale musiałby się dużo nauczyć. Po prostu jest już za późno. Ale rabbi, poczyniliśmy już wszystkie przygotowania. Co my mamy teraz zrobić? Dla bohatera naszej historii był to poważny problem, a miał w życiu doświadczyć jeszcze znacznie trudniejszych. Prawdziwa historia Craiga i Lori Hartman już teraz w Wyzwolonym. Urodziłem się na Manhattanie i większość swojego dzieciństwa przeżyłem w pobliżu New York City. Moi rodzice byli Żydami, choć dalekimi już od ortodoksji. Odkąd skończyłem 6 lat, marzyłem, żeby zostać prawnikiem. Zafascynowany oglądałem w telewizji wszystkie poświęcone im seriale. Lubiłem zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi. Prawnicy nieustannie dyskutują, a ja uwielbiałem dyskutować. Żydowskie święta były wspaniałą okazją, by spotkać się z całą szeroką rodziną.
A jeśli twój syn zapyta cię kiedyś, co to za nakazy, ustawy i prawa, które nakazał wam Pan Bóg wasz, to odpowiesz twojemu synowi. Byliśmy niewolnikami Faraona w Egipcie i Pan wyprowadził nas z Egiptu możną ręką. Tak, jakbym słyszała naszego Krejga, prawda, tato? Ciągle tylko zadaje najróżniejsze pytania. No, w ten sposób dzieci się uczą, a wytrwałość jest wspaniałą cechą charakteru. Chodziłem do szkoły hebrajskiej, ale często się tam nudziłem, słuchając o praktykach, które nie miały dla mnie sensu. Jeśli odpowiedź mnie nie zadowalała, albo jeśli czułem, że coś jest niewłaściwe albo niesprawiedliwe, udowadniałem mój punkt widzenia, czasami bardzo ekspresyjnie. Tak było na przykład z 6 rozdziałem Księgi Powtórzonego Prawa. Chciałem go zrozumieć, ale nie potrafiłem. Mojżesz nadal mówi o przykazaniach Bożych, kiedy wypowiada słowa: przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczami. Widzisz ten model na ścianie? To tefilin, w którym zawarte są Boże przykazania. Przepraszam. Tak, Craig? To nie ma sensu. Co nie ma sensu? Nakładanie na czoło skórzanego paska z małą skrzyneczką na wersety biblijne. Na pewno Bóg miał na myśli coś głębszego. Dokładnie to, co jest napisane. No przecież to jest śmieszne. Niemniej jednak jest to nasza tradycja. Po pewnym czasie rodzice wypisali mnie ze szkoły hebrajskiej i coraz rzadziej chodziliśmy do synagogi. Miałem mieszane uczucia. Z jednej strony byłem zadowolony, że nie muszę już chodzić na te nudne zajęcia. Z drugiej czułem, że coś mnie omija. Chciałem mieć związek z moimi żydowskimi korzeniami, ale nie wiedziałem, na czym miałby on polegać. Dziadek ze strony mamy mieszkał niedaleko i to on najbardziej mi pomógł. Czy ja uważam, że ludzie są hipokrytami? Tak i nie. Mówią rzeczy, których tak naprawdę nie myślą. Czasem po to, żeby nie zranić czyichś uczuć. Chodzi o coś więcej, dziadku. Mówią, że wierzą w Boga, a potem zatruwają życie innych, Żydów i gojów. Kłamią, oszukują, a nawet mówią złe rzeczy o Bogu. No to taka jest ludzka natura, Craig. A tej ludzkiej natury to nie można zmienić? No, wygląda na to, że nie jest to takie łatwe. Dlatego Bóg dał nam 10 przykazań. Ludzie powinni postępować tak, jak mówią. A ty zawsze robisz to, co mówisz? No, staram się. Wszyscy powinniśmy się starać. Jaki sens ma religia, jeśli ludzie nie chcą żyć według 10 przykazań? Nadal są odpowiedzialni przed Bogiem. Bóg jest w porządku, ale ludzie są hipokrytami. Nie cierpię religii. Odejście z Hederu i moja niechęć do religii sprawiły, że nie nauczyłem się czytać po hebrajsku, co było warunkiem przystąpienia do bar mitzwy. Ale rabin w końcu zaproponował jakieś rozwiązanie. Pod tekstem modlitwy wpisał fonetycznie po angielsku poszczególne hebrajskie słowa. Ceremonia się odbyła, po czym rabin wręczył mi drobny podarunek. Po uroczystości bar mitzwy stajesz się odpowiedzialny przed Bogiem za swoje życie. Teraz to ty musisz pilnować, by być w synagodze, przestrzegać dni postu i modlitwy. Nie chodzi o to, że Bóg wcześniej nie istniał, ale teraz stałeś się wobec Niego mężczyzną. Niezależnie od tego, co powiedzą, czy zrobią twoi rodzice, niezależnie co będą mówić, czy robić inni, jesteś odpowiedzialny za siebie. Teraz ty niesiesz ciężar przykazań i przepisów i powinieneś prowadzić życie oddane tradycji naszych przodków. Niech ten mały symbol przypomina ci o tym nowym i ważnym etapie twojego życia.
Po bar mitzwie nadal byłem wrogo nastawiony do religii i przez kolejne 10 lat nie chodziłem do synagogi. Dużo czasu poświęcałem grze w hokeja, ale nigdy nie straciłem z oczu mojego celu, by zostać prawnikiem. Sytuacja w domu ciągle była napięta. Taty zwykle nie było, a kiedy był, często dochodziło między nami do sprzeczek. Kiedy miałem 15 lat, pewnego dnia rodzice niespodziewanie oznajmili mi i mojej młodszej siostrze, że się rozchodzą. Gdyby nie dziadek, nie wiem, co bym zrobił. Wcale nie jestem zaskoczony, Craig. Powiedzieli, że wkrótce wezmą rozwód. Tata się już wyprowadził. 2 dni temu. No tak mi przykro. Mnie też. Myślałem, że przyjmę to z ulgą, dziadku, bo nareszcie skończą się kłótnie. Ale w chwili, kiedy tata wyszedł, zrobił mi się niedobrze. No to rozumiem. Będę musiał znaleźć jakąś pracę na pół etatu, żeby pomóc mamie. Powiedziała, że z pieniędzmi będzie krucho. A, ty tylko nie rezygnuj z tego, żeby zostać prawnikiem. Trzymaj się tego. Dziadek był jak trener, pomagający mi utrzymać się w grze. A ja chciałem, żeby był ze mnie dumny. Pół roku po rozwodzie mój ojciec ponownie się ożenił. A pieniędzy było coraz mniej. Żeby pomóc mamie, po szkole podejmowałem się różnych zajęć. Między innymi w pralni. Tuż przed ukończeniem liceum poznałem Lori. Zauroczenie było wzajemne. Jak wam się podobał koncert? Niewiele pamiętam. Poznałem naprawdę śliczną dziewczynę. Nazywa się Lori. Siedziała tuż przed nami. Kiedyś chodziła ze Stu. Musiało być niezręcznie. Było. Prosiłem Stu, żeby mnie przedstawił, ale czuł się nieswojo, a więc sam to zrobiłem. A potem przegadaliśmy z Lori cały wieczór. Chcesz ją zaprosić na randkę? Już to zrobiłem. Jutro po koncercie. Dzieciaki. Jest Żydówką? Nie. A co, czy to ważne? Lori pochodziła z rodziny włoskiej, więc bywało ciekawie, kiedy ją odwiedzałem. Jej mama była bardzo przyjazna i rozmowna, ale ojciec wcale się nie odzywał. Wychodził z pokoju, kiedy się pojawiałem. Czułem się niezręcznie, bo nauczono mnie, żeby szanować starszych, a ja zakochałem się w jego córce. Jak minął ci tydzień, Craig? Pracowicie. Skończyłem szkołę. No i chciałbym pójść na studia. Ja też chciałabym pójść do koledżu, jak skończy liceum. A mogę cię o coś zapytać, Lori? Tak. Dlaczego twój ojciec wychodzi z pokoju, jak tylko się pojawię? Nie przejmuj się, Craig. Po prostu nie jesteś Włochem i tyle. On jest starej daty. Jestem pewien, że twój tata mnie nie lubi. Więc zapytałem twojej mamy, czy byłoby w porządku, gdybym próbował jakoś go do siebie przekonać. I co powiedziała? Gdyby mój mąż cię nie lubił, nie miałbyś w ogóle prawa wstępu do naszego domu. Ponieważ dużo pracowałem, z Lori spotykaliśmy się tylko 2 razy w tygodniu. W tym też czasie mój ojciec zaskoczył mnie pewnym oświadczeniem. Zaraz potem poszedłem do dziadka, żeby o tym porozmawiać. Co, nie pomoże ci finansowo na studiach? Powiedział, że nie da ani grosza. Przecież nie oczekiwałem wiele, dziadku, ale myślałem, że choć trochę mnie wspomoże. To zapomnij o tym. Zaciśnij pasa i na pewno dasz sobie radę. Mam nadzieję. A najwyżej znajdę sobie jeszcze jakąś pracę. Specjalizuj się w księgowości. To lepsze niż sprzątanie podłóg. W zeszłym roku chodziłem na kurs z prawa handlowego. Wykładowca mówił to samo. No, żałuję, że nie mogłem pójść na studia. Ale miałem rodzinę, której musiałem zapewnić byt. I to było najważniejsze. Tak ciężko pracujesz, Craig. Muszę. Nie mam pojęcia, jak ty to robisz. Praca na pełny etat i dzienne studia? Teraz w tej firmie księgowej jest o wiele łatwiej niż kiedy pracowałem na stacji benzynowej. Wszystkie zajęcia mam przed południem, a potem idę do pracy. Podziwiam twoją wytrwałość. Chciałbym tylko mieć więcej czasu dla ciebie.
No ale wieczorami muszę się uczyć. Ja też jestem bardzo zajęta, odkąd zaczęłam studia. Podobają mi się zajęcia z literatury. Dobra literatura uczy o ludzkiej naturze w sposób filozoficzny. To prawda. Aż trudno uwierzyć, ile odnośników do Biblii pojawia się w trakcie tych zajęć. Na przykład Słońce też wschodzi Hemingwaya. To z Kaznodziei Salomona. Craig, wierzysz w Boga? No, kiedyś wierzyłem. No ale potem widziałem tyle hipokryzji u niby religijnych ludzi, że strasznie mnie to rozdrażniło i rozczarowało. No teraz to Bóg jest mi obojętny. A ja wiem, że Bóg istnieje. Wierzę, że On wszystko stworzył. Ja chyba też w to wierzę. Ale mam wrażenie, że sobie poszedł i zostawił nas samym sobie. Kiedy skończyłem college, już od 5 lat byliśmy parą. Poszedłem na studia prawnicze i zaczęliśmy poważnie rozmawiać o wspólnej przyszłości. Przez te lata ojciec Lori zaakceptował mnie, bo widział, jak ciężko pracowałem, żeby skończyć szkołę, ale reszta jej rodziny nie była tak życzliwa. A więc poznałeś babcię Lori. Tak. Widzę, no, że to staje się coraz poważniejsze. Kiedy się dowiedziała, że chodzę z Lori, podeszła do mnie, wzięła moją twarz w dłonie i uścisnęła mnie. Jak miło. Tak. Ale kiedy się dowiedziała, że jestem Żydem, natychmiast oderwała swoje ręce, jakbym był trędowaty, i wybiegła z okrzykiem: Żyd, Żyd! I biegła za Lori, krzycząc: strzeżcie, strzeżcie! To raczej ty się strzeż, Craig. Tata Lori przyglądał się temu i po raz pierwszy zobaczyłem, jak się uśmiecha. To naprawdę było komiczne. Czy on nadal wychodzi z pokoju, kiedy się pojawiasz? Nie, zmienił zdanie. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, mamo. A więc poważnie myślisz o małżeństwie? Tak, dziadku. Lubię tę Lori. Jest bardzo miła. A jak zamierzacie wziąć ślub, żeby obie rodziny były zadowolone? Nie wiem, ale wiem na pewno, że się z nią ożenię. Zaplanowałem sobie, że oświadczę się Lori na moście Verrazzano w Brooklynie. Ale policja przeszkodziła mi, zanim jeszcze zdążyłem cokolwiek wykrztusić. Parkowanie w tym miejscu było niedozwolone. Kiedy jednak powiedziałem im, o co chodzi, śmiali się i pozwolili mi zadać jej to kluczowe pytanie. Odpowiedziała: tak. Po czym rzeczywiście zaczęły się problemy ze ślubem. Moja rodzina mówi, że w grę wchodzi tylko ślub w kościele, udzielony przez któregoś z naszych księży. Nie ma mowy, żeby moja rodzina na to poszła. Żyją obaj moi dziadkowie i jeden pradziadek. W życiu nie wejdą do żadnego kościoła. Myślałam o tym i mam plan, który może się udać. Jaki? Gdybyś poszedł na specjalny kurs przedmałżeński i porozmawiał z księdzem, moglibyśmy wziąć ślub poza kościołem. Nie ma problemu. Ale ślubu musi udzielić też rabin, żeby zadowolić moją rodzinę. I musiałbyś wyrazić zgodę, że wychowamy nasze dzieci po chrześcijańsku. No, nie mam nic przeciwko temu. Do czasu, aż będą wystarczająco dorosłe, żeby same podjąć decyzję. I tak nie przywiązujesz wagi do religii. Dopóki będą małe, będziemy je uczyli tego, czego dowiadujemy się z Biblii. A potem pozwolimy im decydować. Niech wybiorą to, co im będzie pasowało. Nie mów tego księdzu, kiedy się z nim zobaczysz. Umówię nas na spotkanie w przyszłym tygodniu. Nasz ślub odbył się w klubie country i obie rodziny były zadowolone. Zespół grał tradycyjną muzykę żydowską i tradycyjną muzykę włoską i wszyscy świetnie się bawili. Wynajęliśmy mieszkanie, skończyłem prawo i podjąłem pracę w dużej firmie. Lori pracowała jako sekretarka, a ja specjalizowałem się w podatkach. Pomysł, by razem studiować Biblię, odszedł w zapomnienie, ponieważ zaprzątały nas inne sprawy. Myślisz o zmianie pracy? Tak. Dostałem propozycję od jednej z największych firm księgowych w kraju. Ale w obecnej firmie pracujesz dopiero 2 lata. Czy to dobry pomysł zmieniać pracę tak szybko? Każdy awans to dobry ruch. Zajmują się międzynarodowym doradztwem podatkowym, a to jest świetna specjalizacja. Kiedy chciałbyś się przenieść? Trzymają dla mnie etat. Mogę to zrobić w każdej chwili. Wyższa pensja.
Nad czym tu się zastanawiać? Upewnij się, czy mają dobre zasiłki rodzinne. W końcu spodziewamy się dziecka. Mają. Ta firma ma świetny pakiet świadczeń socjalnych. To był dla mnie niezwykle ekscytujący okres. Plan, jaki sobie założyłem jeszcze jako 6-letni chłopak, stawał się rzeczywistością. Byłem prawnikiem, pracowałem w dużej firmie w Nowym Jorku. Ożeniłem się z ukochaną ze szkoły średniej. Oczekiwaliśmy naszego pierwszego dziecka. Życie było dobre, ale wywróciło się do góry nogami, kiedy poznałem Marka. Cześć. Od jak dawna tu pracujesz, Craig? Dopiero tydzień. To tak jak ja. Pewnie jesteśmy z tego samego zaciągu. Widocznie Bóg ma dla nas plan. Że niby co? On nigdy nie zawodzi. Nie mam pojęcia. Nie jestem religijny. No ja też nie, ale znam osobiście Jezusa. On jest taki sam wczoraj, dziś i na wieki. A co, powiedziałem coś pysznego? Nie. Tylko zastanawiam się, po co ta firma zatrudniła kaznodzieję. No ja nie jestem kaznodzieją, jestem prawnikiem, który kocha Boga. I nie mogę nie mówić o Jezusie, ponieważ to On dał mi wolność. Przez Niego mam nowe życie. Imię Jezus jest ponad wszystkie imiona. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie dano nam, ludziom, innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni. Wygląda na to, że to jakiś świr. Najwidoczniej. Nigdy wcześniej nikogo takiego nie spotkałem. A co inni w firmie myślą o nim? Tak samo. Niezależnie jaki by nie był temat rozmowy, zawsze powie coś o Jezusie. Jestem chrześcijanką, ale nie fanatyczką. On idzie jak czołg. Nie żeby próbował mówić o tym jakoś delikatnie. Wali prosto z mostu. W sposób zuchwały i odstręczający. Cieszę się, że nie siedzimy z nim w tym samym pokoju. Słyszałam o takich ludziach. Lepiej trzymaj się od niego z dala, Craig. Z tym akurat nie ma problemu. Pracujemy na różnych piętrach. Biura w firmie były niewielkie. Siedzieliśmy w nich po dwóch. Lubiłem mojego współpracownika. Ale kilka miesięcy później przeprowadzono reorganizację i kiedy dzień po zmianach przyszedłem do pracy, okazało się, że moim nowym kolegą w biurze będzie Mark. Pobiegłem do kadrowego i błagałem go, żeby zmienił mi współlokatora. Ale nic nie wskurałem. Musiałem robić dobrą minę do złej gry. Przeszedłeś bardzo ciekawą drogę, Craig. Bóg rzeczywiście błogosławił twoją determinację, żeby zostać prawnikiem. Biblia mówi, początek mądrości jest taki. Nabywaj mądrości i za wszystko, co masz, nabywaj rozumu. A religia mnie nigdy nie interesowała, Mark. Miałem swoją bar mitzwę, ale na tym koniec. Bogu chodzi nie tyle o obrzędy czy rytuały, co o twoją relację z Nim. Moja rodzina była religijna i co tydzień chodziła do kościoła. Ale dla mnie to było puste, nic nie znaczyło. Teraz jestem nowonarodzonym chrześcijaninem. O czym ty mówisz? Ja myślałem, że chrześcijanie to inna odmiana tego samego. Nie, to, że staniesz w garażu, nie czyni cię samochodem. Podobnie chodzenie do kościoła nie czyni cię chrześcijaninem. Jezus powiedział, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może wejść do Królestwa Bożego. Nie mam pojęcia, co to znaczy. Każdy może wypełniać praktyki religijne i robić wrażenie religijnego. Ale by poznać Boga, musisz żałować za swoje grzechy i prosić Go, żeby cię zbawił. By dał ci nowe serce i nowe życie. Kiedy urodzisz się na nowo, Bóg da ci swojego Ducha Świętego. Narodzić się na nowo. No nie, ten facet zwariował. Biblia hebrajska mówi to samo. Bóg mówił przez proroka Ezechiela i dam wam serce nowe i ducha nowego dam wam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Interesujące. Jeśli nauczanie Kościoła nie jest zgodne z Biblią, musimy odwrócić się od błędu ku prawdzie. Potrzebujesz osobistej relacji z Jezusem Chrystusem, która będzie prawdziwa, a nie udawana. Nie cierpię hipokryzji. Bóg też nie.
W pierwszym rozdziale Księgi Izajasza Bóg mówi o tym, jak bardzo nie lubi pustych obrzędów. Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu. Przestańcie źle czynić. Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową. Podoba mi się. To ma sens. Kiedy powtórzyłem Lori to, co usłyszałem, nie zgodziła się z nim. Kazała mi zadać Markowi kilka pytań, na które on cierpliwie odpowiadał, posługując się Biblią, którą trzymał na swoim biurku, czego nigdy u nikogo nie widziałem. Ewangelia Łukasza, rozdział 1, wiersz 47. Maria mówi: i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Ona potrzebowała Zbawiciela. Zbawienie jest zawsze indywidualne. Tylko ty i Bóg. Jeden na jednego. A co z tym pytaniem? Pośrednik pomiędzy nami a Bogiem? Nie, nie potrzebujemy żadnego. Zanim Bóg posłał Jezusa, by stał się dla nas grzechem, żydowskie prawo wymagało, by najwyższy kapłan wchodził do miejsca najświętszego i składał krwawą ofiarę za grzechy ludu. Jezus jest najwyższym kapłanem dla wszystkich, którzy przychodzą do Niego. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nami. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Prawda potrzebuje czasu, żeby się do nas przebić. Zwłaszcza Lori trudno było przyjąć do wiadomości, że Biblia zaprzecza temu, w co dotychczas wierzyła. Ale nie mogła zignorować prawdy odkrytej w Biblii. Zaczynam rozumieć, dlaczego twój przyjaciel Mark odszedł z kościoła. Tak? Dzisiaj, czytając fragment z Pisma, uświadomiłam sobie, że praktykowałam wiele rzeczy, o których w Biblii w ogóle nie ma mowy. Czy to ważne? Tak, bardzo. Czytałam Ewangelię Łukasza. Fragment, kiedy Jezus, wisząc na krzyżu, powiedział do złoczyńcy wiszącego obok, tego, który zwrócił się do Jezusa: pamiętaj o mnie, kiedy wejdziesz do królestwa swego. Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Czyli kiedy ten złoczyńca umarł, poszedł do nieba. Interesujące. Nie jest mi łatwo, ale muszę iść drogą prawdy, niezależnie od tego, czy trzeba będzie zostawić coś za sobą. Zaczęliśmy szukać prawdy dla dobra naszych dzieci. Teraz potrzebowaliśmy prawdy dla nas samych. Ale tragedia, jaka nas dotknęła, sprawiła, że zaniechaliśmy tych wysiłków. W przyszłym tygodniu dowiemy się, co takiego się wydarzyło i miało kluczowe znaczenie dla Craiga, jeśli chodzi o zrozumienie Boga i Jego celów. W programie numer 3071 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy pierwszej części prawdziwej historii Craiga i Lori Hartman. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon. Jeśli zainteresował cię nasz program, skontaktuj się z nami. Zaglądnij do internetu na stronę www.szukającboga.pl. Tam znajdziesz formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois 6605. Telefon 312-922-1462.
Witam Państwa ponownie. Kto z nas nie musiał kiedyś podejmować trudnych decyzji? Takich, które mogły urazić jego przyjaciół czy rodzinę. Takich, które stały w sprzeczności ze wszystkim, w co wierzył przez całe swoje życie. Kiedy bohater naszej dzisiejszej historii stanął przed tego rodzaju decyzją, nie potrafił dokonać wyboru, dopóki jego serce, umysł i życie nie zostały wyzwolone. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Bezdomnych postrzegamy jako zaniedbanych, sponiewieranych, tych, o których świat zapomniał. W Pacific Garden Mission witani są bardzo serdecznie, a to dlatego, że pracownicy misji znają coś, czym chętnie się dzielą – prawdę, która wyzwala. Wielu bezdomnych przychodzi do misji i znajduje tu wolność, po czym zostają, by opowiedzieć o tym innym. Dzięki ludziom dobrej woli, wspierającym nas finansowo, możemy zapewnić naszym gościom nie tylko bezpieczny nocleg, ale też pożywne posiłki, czyste ubrania, a nawet pomoc medyczną i dentystyczną, jeśli jest taka potrzeba. Zaś misyjni duszpasterze i doradcy duchowi mówią im o naszym prawdziwym celu, jakim jest poznanie i uwielbianie żywego Boga, który stworzył nas na swoje podobieństwo. On też jako jedyny może naprawdę zmienić ludzkie życie nie tylko na ziemi, ale i na wieczność. I o takich właśnie przemianach opowiadają nasze słuchowiska. Do słuchaczy na całym świecie oto program numer 3072 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da wam do myślenia. Powiesz swoim rodzicom? O czym? O tym wszystkim, co praktykowałaś w kościele, a o czym Biblia nie mówi. Craig, bardzo bym chciała, ale jeszcze nie wiem jak. Rozumiem, Lori, niemniej oni powinni wiedzieć. Dowiedzą się, jak tylko nasze dzieci nie pojawią się w kościele. Będą mnie o to obwiniali. Nie, jeśli poznają prawdę. A prawda jest taka, że nauczono nas wielu rzeczy, o których nie ma mowy w Biblii. Więc jednak będziesz musiała im powiedzieć. Tak, kiedyś. A co teraz z nami? Zapytaj Marka. To od niego wszystko się zaczęło. W trosce o wychowanie swoich dzieci, para bohaterów tego słuchowiska wyruszyła w podróż, której celem było poszukiwanie prawdy w Biblii. To opowieść o tym, dokąd ta podróż ich zaprowadziła. Druga część prawdziwej historii Craiga i Lori Hartman już teraz w Wyzwolonym. Miałem 27 lat i byłem prawnikiem w międzynarodowej firmie w Nowym Jorku. Coś, o czym marzyłem, odkąd skończyłem 6 lat. Ożeniłem się z sympatią jeszcze ze szkoły średniej, pochodzącą z włoskiej rodziny. Sam byłem Żydem, choć niezbyt religijnym. Po mojej bar mitzwie nie chodziłem już do synagogi. Przed ślubem uzgodniliśmy, że nasze dzieci będziemy uczyli tych prawd biblijnych, które oboje uznawaliśmy za ważne, a kiedy dorosną, same wybiorą, w co będą chciały wierzyć. No a potem kolega z pracy rozpętał tsunami wątpliwości. Dzień dobry, Craig. Nie byłbym tego taki pewien, Mark. Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za cuda Jego dla synów ludzkich. Zawsze optymista. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdemu, kto wierzy. Najpierw Żyda, a potem Greka. A najpierw Żyda, tak? Jezus przyszedł do swoich, a swoi go nie przyjęli. Nigdy nie rezygnujesz, co? Ty też byś nie zrezygnował, gdybyś wiedział to, co ja wiem. Więc jaki jest ten kolejny krok? Może poczytajmy razem Stary Testament. Bardzo uważnie. Święte hebrajskie pisma. Dokładnie. Zaczynając od Księgi Rodzaju. Może lepiej od proroctw.
Jeśli masz wątpliwości co do Boga, pozbędziesz się ich, kiedy zobaczysz, jak dokładnie przewidział on przyszłość poprzez swoich proroków. Mój dziadek byłby w szoku, gdyby wiedział, że będę tak gruntownie zagłębiał się w Biblię. Z trudem doszedłem do bar mitwy. On jeszcze żyje? Tak, ale nie jest zbyt religijny. Ponieważ obaj z Markiem zostaliśmy niedawno przyjęci, pracowaliśmy razem w małym, dwuosobowym pokoju, w ogromnym biurowcu pełnym setek ludzi. Rozbudził moje zainteresowania książką na temat proroctw mesjanistycznych i fragmentem z 26 rozdziału Księgi Ezechiela, przepowiadającym zniszczenie Tyru w Libanie. No, to proroctwo spełnia wszystkie wymogi dokładności, a zostało zapisane na długo przed tym wydarzeniem. Bóg przemawiał przez Ezechiela, kiedy ten wieszczył, że wiele narodów obróci się przeciwko Tyrowi. O, czytaj. I zburzą mury Tyru i rozwalą jego wieże. Zmiotę z niego jego kurz i uczynię z niego nagą skałę. Będzie miejscem, gdzie rozciągają sieci rybackie pośród morza, gdyż ja powiedziałem, mówi Wszechmocny Pan, i stanie się łupem narodów. Zrabują twoje skarby i splądrują twoje towary, rozwalą twoje mury i zburzą twoje wspaniałe gmachy, twoje kamienie, twój budulec i twój gruz wrzucą do morza. I tak dokładnie się stało. Najpierw Tyr zaatakowali Babilończycy, jednak nie zniszczyli miasta. Wiele wieków później dokończył ich dzieła Aleksander Wielki. Tyr nigdy nie został odbudowany, a pozostałości drogi na grobli można zobaczyć jeszcze dzisiaj. A więc Bóg wypełnia proroctwa poprzez ludzi. Głównie, ale może też działać poprzez przyrodę, którą stworzył. Trzęsienia ziemi, zwierzęta, powodzie. Jak można odróżnić prawdziwych proroków od fałszywych? Posłuchaj, co Bóg mówi w Księdze Powtórzonego Prawa, w rozdziale 18. Wiersz 22. Jeżeli słowo, które wypowiedział prorok nie w imieniu Pana, nie spełni się i nie nastąpi, jest ono słowem, którego Pan nie wypowiedział, lecz w zuchwalstwie wypowiedział je prorok. Więc nie bój się go. Mark sporo wie o Biblii. Ta książka, którą mi dał o proroctwach mesjanistycznych, jest niesamowita. Naprawdę? Nigdy nie myślałem, że pisma starotestamentowe zawierają aż tyle proroctw o Mesjaszu. Już na samym początku, w 3 rozdziale Księgi Rodzaju, Bóg zapowiedział, że Mesjasz przyjdzie jako potomek kobiety i że będzie pochodził z linii Abrahama, plemienia Judy, z domu Dawidowego. To chyba musi chodzić o Jezusa. Psalmy pełne są proroctw. Mówią o tym, jak będzie wyśmiewany i ukrzyżowany, a potem wstanie z martwych. Więc kto wie? Wiem, że rzucali losy o szatę Jezusa, a do picia dali mu ocet. Lori, to wszystko zostało przepowiedziane. Podobnie jak to, że zostanie zdradzony przez przyjaciela. Wszystko to jest dokładnie przepowiedziane w księgach Starego Testamentu. Nawet w niektórych pismach rabinicznych, tych, które wspierają proroctwa mesjanistyczne. Czyli zaczynasz się zastanawiać? Mark mówił też o ewolucji. Dał mi kilka opracowań naukowych do przeczytania. A nawet umówił nas na spotkanie z ekspertem. Świetnie. Będziemy przygotowani, kiedy nasze dzieci zaczną nam zadawać trudne pytania. Właśnie spodziewaliśmy się naszego pierwszego dziecka i chcieliśmy wychować je w prawdzie. Więc studiowaliśmy również archeologię, odkrywając, że fakty wspierają relacje biblijne, choćby w sprawach takich jak tunel Hezekiasza w Izraelu. A więc ewolucja to tylko teoria, słabo potwierdzona przez fakty. Można się zastanawiać, dlaczego w naszych szkołach mówi się o niej jako o czymś udowodnionym i bezdyskusyjnym. Może powinniśmy zapewnić naszym dzieciom nauczanie domowe? Najpierw musimy być pewni tego, w co wierzymy. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Ja też, Lori. Nie jestem jeszcze tylko przekonany co do Jezusa. Czego jeszcze interesującego nauczyłeś się, Craig?
By ludzie czy zwierzęta mogli biologicznie funkcjonować, niezbędny jest do tego cały organizm. Nic nie może żyć z organem tylko częściowo rozwiniętym. Mówię o ważnych organach, takich jak wątroba czy serce. Bóg zaprojektował wszystko od samego początku. Owszem. Przecież powiedział, niech wyda ziemia istotę żywą według rodzaju jej. Czy to drzewa, ptaki czy zwierzęta. Bóg powiedział, że będą się rozmnażały każde według swego rodzaju. Psy nie rodzą kotów. Nie, ale człowiek eksperymentował z naturalnym porządkiem i wiele pozmieniał. Ten człowiek, którego mamy odwiedzić, to jeden z kolegów Marka, czy kolejny ekspert? Przyjaciel. Mark i on wynajęli to miejsce na weekend. Mark i jego przyjaciel zaprosili nas, żebyśmy poszli z nimi w niedzielę na nabożeństwo. Spodobało mi się zarówno prostota kościoła, jak i ludzie. Po kazaniu pastor dał zaproszenie. W liście do Rzymian, rozdział 6, wiersz 23, Biblia mówi: albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Życie wieczne staje się twoim udziałem, kiedy w pokucie i wierze przychodzisz do Boga. Jezus powiedział: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Gdyż nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, ale by świat był przez Niego zbawiony. Jeśli chcesz zostać zbawiony, podejdź do ołtarza. Czułem jakąś dziwną ciekawość. Co też by się stało, gdybym podszedł? Ale oparłem się. W tym czasie urodził się nasz pierwszy syn i zrobiliśmy przerwę w naszych poszukiwaniach. Jesienią Mark zaprosił nas na cotygodniowe studium biblijne, jakie organizował w swoim mieszkaniu, więc poszliśmy, zabierając naszego malucha. Czytaliśmy proroctwo Micheasza mówiące o tym, że Mesjasz urodzi się w Betlejem. Proroctwo Daniela mówiące, kiedy on przyjdzie. Oraz proroctwo z księgi Zachariasza, które mówi o tym, że Bóg zostanie przebity. A teraz zaglądnijmy do 53 rozdziału księgi Izajasza, gdzie bardzo wyraźnie mowa jest o Mesjaszu. Lori, mogłabyś przeczytać? Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Kto to jest ten on? Wierzymy, że to jest Jezus, Mesjasz. I co myślisz o tej grupie? Mili ludzie. Bardzo poważnie traktują swoją wiarę, prawda? Zgadza się. Dorastałem w niechęci do ludzi religijnych, ponieważ było wśród nich wielu hipokrytów. Natomiast ci wydali mi się inni, bardzo szczerzy w swojej wierze. A co cię najbardziej uderzyło podczas tych naszych studiów? To, że Bóg mógł zostać przebity. I cierpiący sługa. Mnie przy tym łzy napłynęły do oczu. Został zraniony za nasze występki. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. To bardzo poetycki fragment. Izajasz 53. Ciekawe, że zajęliśmy się tym wszystkim po to, żebyśmy mogli pomóc naszym dzieciom. A teraz ma to ogromny wpływ na nas. Podczas gdy w mojej głowie powoli kształtował się starotestamentowy obraz Mesjasza, Mark przeprowadzał mnie przez odnośniki w Nowym Testamencie, które wskazywały na Jezusa jako wypełnienie się proroctw. Kolejnym intrygującym i trudnym do ogarnięcia wydarzeniem było nawrócenie się apostoła Pawła. Najpierw prześladował chrześcijan, a potem stał się jednym z nich. Co się z nim stało? Oczywiście coś nadzwyczajnego. Później skupiliśmy się na zmartwychwstaniu. Jeśli grób był naprawdę pusty, to Jezus musi być Bogiem.
Jezus przepowiedział swoją własną śmierć i zmartwychwstanie. Powiedział, albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, taki Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi 3 dni i 3 noce. Jestem zaskoczony, jak wielu ludzi widziało go po zmartwychwstaniu. Nie miałem pojęcia. Nikt nie może obalić takich dowodów. Jak mówi Biblia, nie tylko uczniowie, ale również 500 innych świadków. A co z teorią, że to uczniowie ukradli jego ciało? Jeśli Jezus nie wstał z martwych, to całe chrześcijaństwo jest jednym wielkim kłamstwem. A przecież większość uczniów zginęła śmiercią męczeńską z powodu swojej wiary w Chrystusa. Poszedłbyś na śmierć za coś, o czym wiesz, że jest kłamstwem? Nie ma mowy. Chyba nikt by tego nie zrobił. Nie rozmawiałem o tym wszystkim z moją rodziną, nawet z dziadkiem ze strony mamy, z którym byłem bardzo blisko. On nie był religijny, ale był bystry i zawsze był dla mnie oparciem, zwłaszcza odkąd ojciec odszedł od nas i ponownie się ożenił. Uwielbiałem rozmawiać z moim dziadkiem. No, dziadku, odbierz. Już trzeci raz dzwonię. Ciągle nie odbiera. Może gdzieś wyszedł? To niepodobne do niego. Dzwoniłem w różnych porach i nic. Pojadę tam i sprawdzę, co się dzieje. Znaleźliśmy go na podłodze w sypialni i zawieźliśmy do szpitala. Był w bardzo złym stanie, miał zapalenie płuc i ledwo się trzymał. Myśl, że mógłbym go stracić, była nie do zniesienia. Jak on się czuje? Bez zmian. Nie wiedzą, jak długo mógł tam leżeć. No i wydało się w to zapalenie płuc. Oj, tak mi przykro, Craig. Wiem, jak bardzo go kochasz. Musi się z tego wygrzebać. Ja nie wyobrażam sobie życia bez niego, Lori. Ale miało być inaczej. Kilka razy wydawało się, że dziadek wydobrzeje, ale po miesiącu pobytu w szpitalu umarł. Byłem zdruzgotany i był to też koniec naszych spotkań z Markiem, bo utknąłem w żalu i tęsknocie za osobą, która znaczyła dla mnie więcej niż są w stanie wyrazić słowa. Życie musiało toczyć się dalej. Niemniej jego śmierć spowodowała wielką pustkę. Zderzenie z rzeczywistością śmierci było dotkliwsze niż kiedykolwiek wcześniej. Halo? Cześć, Craig, tu Mark. Co tam u ciebie? W porządku. Dużo o tobie myślałem. Jak tam w nowej pracy? Jest nieźle. A tobie jak idzie? Też nie mogę narzekać. Słuchaj, wiem, że opłakujesz swojego dziadka, ale mam nadzieję, że nie przestałeś czytać Biblii. Trudno jest myśleć o wieczności, kiedy straciło się kogoś tak bliskiego. Mimo wszystko, nie myśl przez chwilę o swoim dziadku, tylko pomyśl o swoim synu. Dla jego dobra powinieneś kontynuować swoje badania i wyciągnąć z nich wnioski. Jak myśleć o wieczności, kiedy traci się kogoś ukochanego? Wieczność jest taka przerażająca. I choć dostrzegałem mądrość w jego słowach, nadal odkładałem te sprawy na później. Czy było jeszcze coś, czego nie wzięliśmy pod uwagę? Jakiś nieodwrócony kamień? Dręczyło mnie poczucie, że nie wiem jeszcze czegoś, co mogłoby mieć wpływ na podjęcie decyzji. Minęły kolejne tygodnie. Halo? To znowu ja, Craig. Co słychać, Mark? Musisz podjąć decyzję. Już czas. Chciałbym jeszcze postudiować. Być może odkryję jakąś informację, która może mi pomóc. Craig, przestudiowałeś wszystko dogłębnie niż ktokolwiek inny. Musisz przestać myśleć w ten sposób i podjąć ostateczną decyzję. Thank you.
przeto, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. To prawda, zgrzeszyłem przeciwko Bogu, ale nie aż tak bardzo. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Co przeoczyłem? Jezus powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za nasze grzechy. Jezus powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? A co jeśli to prawda? Co jeśli On jest Mesjaszem z hebrajskich proroctw? To była dla mnie bardzo trudna noc, ponieważ zdawałem sobie sprawę, że konsekwencje mogą być ogromne. Następnego ranka, kiedy Lori poszła na zakupy, w spokoju przestudiowałem wszystkie dowody, jakie zebraliśmy. Ostatecznie pozostał jeden prosty wniosek. Jezus jest Mesjaszem, Zbawicielem świata. Równie prosta była moja modlitwa. Panie, zrozumiałem, że to wszystko jest prawdą. Wiem, że jestem grzesznikiem i potrzebuję zbawienia, a Ty zapewniasz je w Jezusie, moim Mesjaszu. Żałuję, że grzeszyłem przeciwko Tobie. Wierzę w Ciebie i poddaję Ci moje życie. Halo? Zrobiłem to, Mark. Przyjąłeś Jezusa? Tak. Zrobiłem to i wiem, że to słuszna decyzja. Czuję się super. Co za ulga. Dlatego, że wszystkie twoje grzechy zniknęły. Zostały ci przebaczone. Masz rację. Przejrzałem wszystkie dowody i nie było innej możliwości. Oj, trochę mi zeszło, co? Popatrz, jakie zakupy zrobiłam. Coś nowego? Tak, ja. To znaczy? Podjąłem decyzję, Lori. Wiem, że Jezus jest Mesjaszem i oddałem Mu swoje życie. Tak nagle? Właściwie od kilku dni i nocy. O niczym innym nie myślałem. I dzisiaj rano... Co się wydarzyło? Bo od jakiegoś czasu już o tym nie rozmawialiśmy. Zadzwonił Mark i namawiał mnie, żebym w końcu coś z tym zrobił. Miał rację. Możesz poszukiwać przez całe życie, ale w którymś momencie musisz się zdecydować, czy chcesz uwierzyć. Może na tym właśnie polega wolna wola. Mark polecił nam kościół blisko naszego domu i zaczęliśmy tam chodzić regularnie. Kiedy narodziłem się na nowo, dotarło do mnie, że Lori jeszcze tego nie zrobiła, ale nie naciskałem na nią. Wiedziałem, że sama do tego dojdzie. Craig, dzisiaj wszystko stało się dla mnie jasne. Co takiego? To, że potrzebuję zbawienia. Kiedy siedziałam w ławce, nagle uświadomiłam sobie ponad wszelką wątpliwość, że Jezus jest Zbawicielem. Wyznałam Mu więc moje grzechy i poprosiłam, żeby mnie zbawił. Bogu dzięki. Kiedy już zrobi się ten krok wiary, to wszystko wydaje się takie oczywiste, prawda? Zawsze myślałam, że ponieważ nie zrobiłam niczego szczególnie złego, bez problemu pójdę do nieba. Uważałam się za dobrego człowieka. Co za iluzja. Nikt nie jest wystarczająco dobry dla Boga. Duma człowieka jest zdumiewająca, prawda? Muszę o tym powiedzieć mojej rodzinie. To zbyt dobra wiadomość, żeby ją zatrzymać dla siebie. Powiedz mi im razem. Rodzina Lori była bardzo niezadowolona. Poczuli się zdradzeni. Moja mama przyjęła to dobrze, bo widziała, że jestem szczęśliwy, a to zawsze było jej największą troską. Ale mój ojciec odmówił rozmowy na ten temat.
Nawróciliśmy się w 1989 roku, a on przez 12 lat starał się ignorować wszystko, co dotyczyło mojego zbawienia. Moja jedyna siostra zareagowała jednak zupełnie inaczej niż pozostali. I co powiedziała? Śmiała się. Śmiała się? Tak. A potem powiedziała: byłeś nikim, a teraz chcesz być wszystkim naraz. Co chciała przez to powiedzieć? Kiedyś nie wierzyłem w nic, a teraz jestem Żydem i chrześcijaninem równocześnie. Ona nic nie rozumie. Próbowałem jej wytłumaczyć, że Żydem jestem z pochodzenia i dziedzictwa. I to się nigdy nie zmieni. Ale jestem teraz chrześcijaninem, ponieważ wierzę w Jezusa. Ja świetnie to rozumiem. Większość Żydów ma niechętny stosunek do Jezusa i chrześcijaństwa. Dlaczego? To długa historia, Lori. Jestem pewien, że to jest tak jak z tym, o czym przez całe życie byliśmy przekonani. Aż zaczęliśmy poszukiwać prawdy i wtedy odkryliśmy tak wiele bezpodstawnych poglądów. Kiedy służyliśmy w kościele, dwie kwestie stały się dla mnie ważne. Bardzo chciałem, żeby Żydzi mogli rozważyć materiał dowodowy i twierdzenia Jezusa. Chciałem też pomóc chrześcijanom, by zrozumieli żydowskie korzenie swojej wiary. Rozmawiałem z wieloma pastorami. Zgadzam się z tobą, Craig. Powinniśmy lepiej znać żydowskie korzenie Nowego Testamentu i chrześcijaństwa. Jezus często cytował czy wyjaśniał teksty ze Starego Testamentu. Mówił: nie myślcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Zgadzam się. Wszyscy wierzący powinni mieć głębszą wiedzę ze Starego Testamentu, korzeni naszej wiary. Jezus był Żydem. Według Nowego Testamentu obchodził święto Paschy, święto Sukot, wszystkie święta. Oczywiście. Może nie byłoby takiej przepaści pomiędzy judaizmem a chrześcijaństwem, gdybyśmy zrozumieli znaczenie żydowskich świąt i ich wypełnienie w Nowym Testamencie. Dlaczego nie rozpoczniesz takiej służby, która przerzuciłaby most nad tą przepaścią? I tak zaczęła się nasza służba. Pomaganie lokalnym kościołom uczyć się więcej na temat judaizmu i tego, w jaki sposób został on wcielony do Nowego Testamentu. Zdarzało się, że słysząc moje świadectwo, ludzie grozili mi i wyzywali. Ale nasza służba się rozwija, a nasza literatura jest tłumaczona na wiele języków. Zarówno jako Żyd, i jako chrześcijanin chcę zacytować werset z drugiego rozdziału Listu do Rzymian. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy, w jednym duchu. W programie numer 3072 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy drugiej części prawdziwej historii Craiga i Lori Hartman. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon. Jeśli zainteresował cię nasz program, skontaktuj się z nami. Zaglądnij do internetu na stronę www.szukającboga.pl. Tam znajdziesz formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois, 6605. Telefon 312 922 1462.